Witam Państwa na kolejnym wykładzie, który dzisiaj Karolina Plinta wygłosi w ramach wykładów monograficznych dla doktorantów Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Karolina Plinta jest krytyczką sztuki, jest też wicenaczelną czasopisma Szum, jak również jest redaktorką audycji, którą prowadzi w Radio Kapitał, która nosi tytuł Godzina Szumu. A dzisiaj z Państwem będzie chciała porozmawiać, a wcześniej wygłosić wykład na temat tego, jak dyskutowane były w Polsce, ale też szerzej w Europie Środkowej w ostatnich latach konkursy artystyczne. O tym, czy jest to formuła, która niesie z sobą więcej obietnic dla artystów, czy więcej zagrożeń. Przynajmniej ja tak ten temat rozumiem, ale myślę, że tam jest tyle różnych wątków, że potem będziemy mieli okazję w bardzo różne strony te dyskusje ewentualnie później pociągnąć. Oddaję głos Karolinie. Dzień dobry Państwu. Jak już Łukasz Białkowski zaznaczył, będę mówiła o konkursach artystycznych. Kiedyś prowadziłam taki wykład w ramach artysty zawodowca, ale on był bardziej poświęcony konkursom w Polsce i dokładnie raczej wyliczałam tam, co jakby trzeba robić na tych konkursach, jakie są zasady i tak dalej. Ten wykład będzie bardziej poświęcony dyskusji wokół konkursów i temu i procesowi, jak konkursy w Polsce, w Europie Środkowo-Wschodniej się zmieniają i dlaczego się zmieniają. No, na początek powiem, że w tej prezentacji tutaj to zdjęcie, muszę oddać sprawiedliwość artystom, to jest część działania kolektywu Wykwitex z Wrocławia podczas Triennale Młodych w Orońsku w 2017 roku. Oni wymyślili taką instalację, platformę Podium, która wszystkich uczestników czyniła równym. Odmierzali specjalnie, kto ile ma wzrostu i dopasowywali te postumenty. Później wszyscy stanęliśmy, to jest tylko część uczestników, no i byliśmy równi. Proszę się nie sugerować tymi smutnymi minami, bo atmosfera na Triennale była całkiem dobra, no ale jakoś tak nikt nie kazał chyba powiedzieć ser czy coś w tym stylu i wszyscy wyglądają jakby nie wiadomo, co się tam działo. Na początek warto się zastanowić, po co są w ogóle konkursy. Niby proste pytanie, ale no, może nie zawsze jest to jasne. To, co jakby nie chciałabym, żebyście też z tej prezentacji wynieśli takie wrażenie czy wykładu, że konkursy nie są, nie wiem, jakoś potrzebne, że ja je całkowicie neguję, bo one mają swoje konkretne zadania i część artystów, ludzi, którzy biorą udział w konkursach, ceni sobie ten format. Przede wszystkim dlatego, że jest on możliwością jakiegoś zaistnienia w środowisku. Czy jesteśmy znani już rozpoznanymi artystami, czy działaczami, czy nie, jakby jest to zawsze jakaś możliwość, żeby nie wiem, osiągnąć jakieś dodatkowe korzyści, benefity, zgarnąć jakieś pieniądze, pojechać na wymarzoną rezydencję, ale przede wszystkim zaistnieć w obiegu, pokazać się na wystawie, czy choćby zaprezentować przed komisją w wybranym konkursie. To może ułatwić nam nawiązanie kontaktów zawodowych. Też jest bardzo takim, konkursy są bardzo, są narzędziem, które ułatwia trochę zawodowcom, którzy już funkcjonują w tym obiegu, krytykom, kuratorom, dziennikarzom i dziennikarkom, żeby też zapoznać się z nowymi twarzami. No, ja na przykład nie uczę na co dzień na Akademii, czy w Warszawie, czy jakiejkolwiek. No i ten kontakt z młodymi artystami mam w zasadzie ograniczony, więc takie prezentacje młodych twórców są dla mnie dosyć cenne, bo to właśnie tam mogę ich poznać, je poznać, do kogoś zagadać, zobaczyć, co w trawie piszczy, więc no, jakby też jakby to jest jakiś tam
istotny element w tym życiu artystycznym, żeby właśnie dawać szansę ludziom, żeby się jakoś pokazali i żeby zaczęli tą swoją drogę kariery. Jednak jest oczywiście też trochę minusów związanych z konkursami. Co prawda zastanawiałam się nad tą listą, że ona tak, te plusy, jest ich tak mało w porównaniu do minusów, no ale może po prostu jestem czepliwa. Konkursy są obecnie dosyć mocno krytykowane, bo jest to taki format bardzo związany z myśleniem kapitalistycznym. Musisz konkurować, musisz się zgodzić na jakąś hierarchię, musisz się podać temu procesowi oceny. Wiadomo, że jury, jak i organizatorzy konkursów mają swoje różne wytyczne, z którymi niekoniecznie musimy się zgadzać. Też pojawia się przy okazji konkursów takie pytanie, kto ustanawia wartości, kto ma prawo je ustanawiać. To są cały czas kwestie dyskutowane w środowisku. I te wartości, które są czasem ważne na przykład dla środowiska, niekoniecznie za takie są uważane przez odbiorców sztuki, którzy nie należą do tego profesjonalnego świata. Punkty widzenia są różne, a jakiejś wymiernej oceny sztuki, twardych reguł nie ma. Więc oczywiście można się zawsze spierać z tymi wyborami konkursowymi. Często, jakby jak obserwowałam różne konkursy, no to powszechnym zjawiskiem jest też to, że laureaci czy laureatki, prace zwycięskie nie zawsze później udaje się tym twórcom i twórczyniom faktycznie robić karierę w sztuce, bo ten wybór jury często jest weryfikowany negatywnie później przez środowisko, przez samą publiczność, a czasem jest to strzał w dziesiątkę, więc to trochę jest taka rosyjska ruletka. To, co jakby jest też problematyczne w konkursach, że oprócz tych hierarchii, jakichś wymogów, na przykład, że nie wszystkie konkursy są dla każdego. Jest taki też standardowy problem z różnymi open callami, inicjatywami skierowanymi dla różnej maści twórczyń i twórców, że na przykład, nie wiem, większość z nich, można w nich aplikować na przykład do 35 roku życia, albo trzeba być studentem. To jest problem w przypadku starszej generacji, która ma coraz bardziej zawężone pole działania i w zasadzie no, na wiele konkursów nie może już aplikować. Więc to oczywiście wskazówka dla młodych artystów. Póki można, to jednak warto gdzieś tam próbować uczestniczyć w tych inicjatywach konkursowych, chociaż warto brać pod uwagę też na jakich warunkach. I trzeba też się liczyć z przegraną. Niestety w konkursach większość przegrywa, a tylko nieliczna część osób biorących w nich udział wygrywa, no więc też jakby nie zawsze ma się ten doraźny zysk, a trzeba na przykład włożyć koszty własne, trzeba się napracować, wypełniając aplikacje, to zabiera czas, więc trzeba władować bardzo dużo własnej energii, no a nie zawsze jest ten rezultat natychmiastowy na przykład, a czasem bywa też tak, że aplikujemy na różne konkursy, aplikujemy i w zasadzie w ogóle z tego nic nie mamy, bo na przykład nie udaje nam się nic wygrać, nie udaje nam się nawet być zakwalifikować do tego konkursu, a czasem po prostu jesteśmy niezauważeni, jesteśmy tą szarą materią, która jest tłem dla farciarzy, którym się udało coś tam jakby z tych konkursów faktycznie wynieść. No i kolejny problematyczny element to sama polityka osób, które organizują takie konkursy. Jak bierzecie udział w takich konkursach, czy artyści, artystki, często to oznacza też legitymizację działań tych podmiotów. Teraz mamy bardzo problematyczną sytuację, jeśli chodzi o mecenat państwowy. Chociaż poniekąd sprawa jest jasna, prosta, bo no, jeśli nie wpisujecie się w te wytyczne
Ministerstwa Kultury, no to po prostu nie dostajecie pieniędzy i kropka. Mam wrażenie, że wytyczne są mniej więcej jasne, no, jeśli nie uprawiacie jakiejś tam bardziej takiej sztuki warsztatowej, mniej konceptualnej, bardziej skupionej na estetyce, to myślę, że nie ma co aplikować w tym momencie, a najlepiej to w zasadzie być muzykiem i aplikować na jakieś instrumenty, bo to chyba jest najbezpieczniejsze i najchętniej instytucje publiczne dają na takie rzeczy pieniądze. No w każdym razie mecenat państwowy trochę u nas teraz leży i albo trzeba być bardzo sprytnym, żeby umieć faktycznie wypełniać te formularze. Ja tak na przykład nawiasem powiem, że nasza specjalistka od umów w magazynie Szum jest całkiem niezła w wypełnianiu formularzy konkursowych i rozmawiałam z nią kiedyś o tym, jak to jest, że my na przykład dostajemy od czasu do czasu dofinansowanie od ministra na czasopisma. Ona mi powiedziała, że ona po prostu wie, co wpisać. My robimy sobie to, co robimy, a ona coś tam wpisuje. Że pewnie, no tak, zajmujemy się kulturą narodową, jej popularyzacją i tak dalej, że to wszystko dobrze robi Polsce, Polakom. Tak to pewnie wygląda w tych formularzach. I oczywiście, no jakby te wszystkie plusy i minusy, które wam przedstawiłam, one nie byłyby tak, to jest niby wiadome, ale funkcjonowały te wszystkie argumenty raczej w pewnej teoretycznej próżni do czasu, kiedy sami artyści i same artystki zaczęły podnosić głos, że coś im się w danych konkursach nie podoba. I takim dosyć ważnym przykładem sporu wokół konkursu była dyskusja, jaką zainicjowały finalistki nagrody National Gallery w Berlinie. To jest jedna z takich najważniejszych niemieckich nagród. Wśród nich była polska artystka Agnieszka Polska, ale to jest nagroda dla artystek i artystów mieszkających w Berlinie, no więc ona też mogła się na to załapać. I to, co jakby było specyficzne dla tej edycji, to fakt, że wybrane zostały tylko kobiety różnych narodowości, chyba nie ma tu żadnej Niemki w tym składzie. I to była taka kwestia, która nieustannie pojawiała się w przekazach prasowych, w doniesieniach krytycznych o tej wystawie, o tym konkursie, że no tutaj czas na progres, czas na kobiety, czas na jakieś inne rasy czy narodowości, jesteśmy progresywni. I to ten PR-owy, taki propagandowy, czy nie propagandowy, powiedzmy taki PR-owe epatowanie tą płcią i kwestią rasową w końcu zdenerwowało finalistki. Postanowiły wystosować list otwarty, w którym zaznaczyły, że no nie o to jednak chodzi, że męczy ich ta perspektywa, w której pokazywane są tylko ze względu na swoją płeć i rasę. A na przykład mało się mówi o ich sztuce, która powinna być tu jednak meritum. Przygotowałam fragmenty tego listu, gdzie możecie zobaczyć mniej więcej argumenty, jakich one używały. I to, co jest także interesujące w tych argumentach, to, że one zaznaczyły, że ten nacisk na kwestie genderu i rasy może być też takim elementem, który trochę maskuje pewne kwestie. Na przykład maskuje fakt, że w tej nagrodzie nie otrzymuje się wynagrodzenia pieniężnego. Nagrodą jest tylko wystawa w Hamburger Bahnhof, a nie idą za tym żadne benefity pieniężne. Nie ma wynagrodzenia za udział w wystawie, nie ma wynagrodzenia za udział w panelach, za udzielane wywiady. Artystki muszą się produkować, muszą być dostępne dla organizatora konkursu, no ale w zasadzie jakby poza tą jedną laureatką, która ma wystawę,
No nic z tego nie mają, no mają ten kapitał symboliczny, który może im się zwrócić albo nie. Tak, tu jeszcze jest dalej argument o tym przekazie PR-owym, że też niepokojącym elementem było to, że bardziej to było właśnie taka feta dla sponsorów instytucji niż dla nich. A tutaj już jest argument o samym tym wynagrodzeniu. Też jakby jest to istotne o tyle, że one zaznaczyły, że ten brak wynagrodzenia i wynagrodzenie, czy jakby nagroda też w postaci wystawy umacnia pewne negatywne wzorce, jakich funkcjonuje kultura. Czyli takie nieuregulowanie naszego rynku pracy, wykorzystywanie artystów, praca prekarna. I jakby no w momencie, kiedy za konkretną pracą nie idzie jednak jakieś konkretne wynagrodzenie, w takim przypadku, no tutaj sponsorem jest BMW, no to wynagrodzenie w zasadzie nie musiałoby być chyba nawet symboliczne, no bo to nie jest firma, która nie ma pieniędzy, a jednak tych pieniędzy no najwyraźniej nie daje tyle, żeby nagradzać, czy jakby wynagradzać pracę artystów i artystek, które się produkują. No i to wszystko umacnia ten system, a przekaz jest taki, że no jest fajnie, jesteśmy super, tutaj artystka ma wystawę, zaraz będzie co oglądać, kariera jej wybucha i tak dalej. Nie do końca tak jest. I tak, ale są też inne aspekty, które były dyskutowane, jeśli chodzi o politykę konkursową. I trochę to inaczej wyglądało w przypadku nagrody Oskara Cepana, chociaż nie, może jeszcze dokończę, tutaj powiem, jaki był koniec. Nagrodę zgarnęła Agnieszka Polska. Z tego, co wiem, nic się w Preisder National Gallery nie zmieniło. Tam nadal nie ma nagrody pieniężnej ani wynagrodzeń dla artystek, tylko jest wystawa. Natomiast ja w 2017 roku byłam także na Słowacji na otwarciu wystawy finałowej Nagrody Oskara Cepana. To jest z kolei najważniejszy konkurs w środowisku słowackim. Jest nazwany od imienia krytyka literackiego. No i to, co jest specyficzne dla tej nagrody, że tutaj mamy faktycznie tą prekarną sytuację, w której są wszyscy. Jak w przypadku Niemiec, no to mamy tego bogatego sponsora, który mógłby dać siebie więcej, a nie może. W przypadku nagrody Oskara Cepana nie tylko artyści byli postawieni w trudnej sytuacji, ale sam ten konkurs ma taką dosyć trudną historię, bo on w pewnym momencie podupadł i jego organizacją zajął się NGOs, Centrum Sztuki Współczesnej na Dacia. I ten NGOs, żeby organizować ten konkurs, musi sam aplikować o granty ministerialne. Jest w takim trybie nieustannej grantozy. Więc nie jest to takie bardzo profesjonalne. I te różne problemy organizacyjne, napięcia, które wynikały z prekarności tego konkursu, też jakoś w końcu wybuchły przy okazji edycji w 2017 roku. Artyści i artystki po prostu się wkurzyli, ponieważ nie potrafili się dogadać z organizatorami. Organizacja była zła, zawaliła komunikacja i ten konflikt, który pojawił się pomiędzy organizatorem i artystami, sprawił, że ci artyści i artystki sami zaczęli bardziej ze sobą rozmawiać, pokazywać sobie, co robią i doszli do wniosku, że tak właściwie to tutaj, o, tam takie zdjęcie, to robią rzeczy, które bardzo ze sobą rezonują. Więc zadali sobie pytanie, po co mają przygotowywać osobne dzieła sztuki. Każdy miał na nie swój budżet, to jest jakby przyjęte, że w konkursie każdy występuje osobno, na tym polega zresztą rywalizacja. Oni stwierdzili, że nie chcą rywalizować
że chcą przygotować taką wspólną, kolektywną wystawę i to są takie dwa widoki z tej wystawy. Faktycznie, oczywiście, no wiadomo mniej więcej kto, jakimi mediami się posługuje, więc osoby, które znają tych artystów, mogły mniej więcej rozróżnić, co jest czym. No ale ta wystawa przyjęła formę bardzo spójnej i bardzo fajnej, moim zdaniem, instalacji, która była bardzo taka nastrojowa. Moim zdaniem świetna rzecz i też artystom i artystkom udało się świetnie zagrać z przestrzenią. Ta wystawa była w Nitrze, w takiej lokalnej miejskiej galerii. Straszne miejsce, taki typowy PRL, czy tam powiedzmy jakaś Republika Ludowa Czechosłowacka. Podłogi z salcesonu, przestrzenie nieprzygotowane do prezentacji wystawy. Tutaj na przykład te, mam nadzieję, że to widać, bo z mojej perspektywy nie, te rolety, one są chyba zabrane gdzieś z przestrzeni biurowych tego obiektu. I oni wykorzystali całą taką oldschoolowość tego miejsca, jakieś takie przestarzałe tapety, czy tam nie dywany, tylko to, co jest na podłodze. No i udało im się z tego stworzyć naprawdę fajną rzecz. Właśnie dlatego, że współpracowali i postanowili zrobić taką instalację site specific. I ten gest, zrobienie czegoś razem, był też rodzajem manifestu przeciwko rywalizacji i takiemu konkurowaniu pomiędzy sobą. Oni to przedstawili, zaraz tu mam tych też, wystosowali swój manifest i zaznaczyli, że no, słowacka scena jest tak mała, że nie potrzebuje jeszcze dodatkowej polaryzacji i rywalizacji, ale obiegłej współpracy. I zasugerowali, że konkurs Oskara Cepana powinien ulec zmianie, właśnie powinien przejść z takiego modelu rywalizacji na większą refleksję o współpracy, empatii, trosce, czyli zająć taką bardziej progresywną, progresywne jakby stanowisko, no bo konkurs ma odzwierciedlać, ma być tym wzorem, ma być czymś, co jakby mówi o też scenie danego regionu. Więc jeśli konkurs jest przestarzały, jeśli widać, że wszystko na nim nie gra, no to jaka to jest wizytówka dla danej sceny? Swoją drogą to jest naprawdę niezła myśl, jak ja jeżdżę do Bielska Białej i tam widzę Bielską Jesień, no to mam nadzieję, że nikt za granicę nie przyjeżdża na ten konkurs i że po prostu tylko lokalne środowisko tam wita i się cieszy, jestem na wystawie, bo faktycznie nie jest to zbyt dobra wizytówka ani świadectwo myślenia o tym, czym powinna być sztuka. Z takich też ciekawych rzeczy finalistki i finalistki zrobili jedną wspólną pracę, taką faktyczną, i to był powiedzmy tablica a la Mojżeszowe przykazania, tylko z przymiotnikami, które ich zdaniem powinny jakby opisywać konkurs. I to było na przykład, że nagroda powinna być profesjonalna, progresywna, empatyczna, samoświadoma. No a ponieważ te wszystkie postulaty się tam znalazły, to jak rozumiem, ona w tym momencie taka nie była. Nie obserwowałam dalej, co się dzieje z nagrodą Oskara Cepana, ale mam nadzieję, że trochę to się polepszyło. Już tam żaden tego rodzaju konflikt nie wybuchł od 2017 roku, więc może już nie jest tak źle. No i też ciekawostką jest to, że oni postanowili zrezygnować z konkurencji też na poziomie nagród. Nie chcieli, żeby był wyłoniony laureat czy laureatka. Oczywiście to było kłopotliwe w tym sensie, że no, nagroda jest w zasadzie jedna. W przypadku Oskara Cepana to jest nagroda pieniężna i wycieczka do Nowego Jorku. No a były trzy artystki i kolektyw, czyli co zrobić z tą nagrodą. Podzielili się pieniędzmi w grupie,
Każdy dostało tam ile? W zasadzie to może wychodzić, że tak mieli, powiedzmy, wynagrodzenie za tą organizację tej wystawy. No, a jeśli chodzi o rezydencję w Nowym Jorku, to wytypowali jedną osobę, która faktycznie najbardziej chciała tam pojechać. Że wszyscy wiedzieli, że ta artystka no, marzy, żeby pojechać do Stanów Zjednoczonych, więc ona dostała tą nagrodę. Swoją drogą, wyjazd do Nowego Jorku to jest taka klasyczna nagroda dla artystów z Europy Środkowo-Wschodniej i to chyba jest jakiś komentarz na temat naszego kompleksu peryferia kontra centrum, że my ciągle pragniemy, żeby pojechać do tego centrum, ale jak na przykład rozmawiałam kiedyś z finalistami, z laureatami artystycznej podróży Hestii, gdzie też można pojechać do Nowego Jorku, to często oni przyznają, że no okej, no jest to ciekawe, no bo jesteś w tym Nowym Jorku, to jest atrakcyjne, ale w ogóle nie przekłada się na karierę nijak, chociaż tam jest rezydencja Unlimited, spotykasz się z kuratorami, ale to jest za krótki okres, konkurencja w Nowym Jorku jest taka, że w zasadzie no kompletnie to nie ma sensu, jakby nie przekłada się to na karierę, jest tylko wycieczką. No i ku takiej, powiedzmy, drodze empatycznej, antyrywalizacyjnej poszła też nagroda czeska, którą udaje mi się w miarę regularnie obserwować. Chodzi oczywiście o nagrodę Jindřicha Halupeckiego. To też jest, to jest z kolei, Halupecki to był słynny teoretyk sztuki i krytyk. No i jest to najważniejszy, praktycznie jedyny konkurs na scenie czeskiej, który ma też, jakby już trwa od, zdaje się, 30 lat, ale wokół konkursu narosły różne kontrowersje. Przede wszystkim problematyczne było to, że oczywiście artyści nie dostawali wynagrodzeń za udział w wystawach, produkowali pracę na własny koszt i często zapożyczali się w imię konkursu z nadzieją, że zdobędą główną nagrodę i spłacą pożyczkę, a na przykład nie zdobywali tej nagrody i znajdowali się no, w bardzo złej finansowej sytuacji. Ponieważ jest to najważniejsza i praktycznie jedyna nagroda w Czechach, wiążą się z nią też ogromne emocje, że nieraz artyści, którzy nie zdobywali tych nagród, po prostu dostawali takiego doła, że nie byli w stanie dalej funkcjonować przez jakiś czas. I ta problematyczna przeszłość konkursu została wypowiedziana przez główną kuratorkę i prezeskę Fundacji Towarzystwa imienia Jindřicha Halupeckiego, Karinę Kotową, która w 2020 roku razem z zespołem zdecydowała, że nie będą też wybierali głównego laureata ani laureatki konkursu, że będą tylko finaliści, i konkurs zakończy się na wystawie z finalistami, którzy dostaną wynagrodzenie za swoją pracę. Wszyscy porówno. Oczywiście nie byłoby to możliwe, gdyby nie głosy samych artystów, którzy sami wystosowali taki manifest, że nie chcą konkurować. Myślę, że tutaj przykład Oskara Cepana był dla nich inspirujący. I ona w tekście, nie potrzebujemy kolejnego laureata, który opublikował czeski portal artystyczny Artok, też napisała o własnych, jakby napisała taki bardzo intymny i osobisty tekst o tym, jak ona przez lata obserwowała emocje i te kulisy konkursu i też jakby zaznaczała, że wiedziała o tym pożyczaniu pieniędzy, wiedziała o tych problemach emocjonalnych i jakby często też jakby to załamanie nerwowe wiązało się, czy jakby wynikało z tego jakieś na przykład problemy zdrowotne. No to w zasadzie jakby brzmi piorunująco, że bierzesz udział w konkursie, a wychodzi z niego przegrany, zadłużony, u psychologa, no jakby po co to jest. Więc faktycznie powiedzmy, że reforma Halupeckiego polegała na takim złagodzeniu tego rywalizacyjnego wymiaru. W Polsce trochę mieliśmy, jakby
te konkursy polskie długo były jakby niewrażliwe na tą dyskusję, a jak już się ona wydarzyła, w to taki bardzo radykalny sposób, który oczywiście może nasuwać refleksję, czy nie nazbyt czasem radykalny. Taką radykalną odpowiedzią na dyskusję o rywalizacji w sztuce było zorganizowane w 2017 roku 8 Triennale Młodych w Orońsku. Wtedy kuratorami tej imprezy była Aurelia Nowak, Romuald Demidenko i Tomek Pawłowski. I oni zaproponowali, bo Triennale Młodych też od dawien dawna funkcjonuje jako konkurs, w którym jest nagroda główna, laureatka lub laureat. Oni zaproponowali, że chcą z tego zrezygnować i że edycja w 2017 roku będzie sympozjum, będzie rodzajem spotkania tych artystów i że ich interesuje spotkanie, a nie produkt, nie rywalizacja. W zasadzie kuratorzy postanowili, żeby w ogóle nie było wystawy. Zamiast na wystawie głównej postawili tylko taki okrągły stół, gdzie miało się odbywać dyskusje i nie wymagali od artystów, żeby, nie wiem, przewozili jakieś swoje prace, żeby coś tam robili takiego obiektowego. To jest dosyć zabawny jest fakt, że sami artyści trochę nie byli w stanie przeskoczyć tego levelu i zaczęli robić pracę na miejscu, bo ciężko im było jednak przetrawić fakt, że faktycznie nic tam nie powstanie. Efekt był trochę śmieszny, bo niektórym się udało w tym czasie trwania triennale faktycznie zrobić jakąś ciekawą pracę. Tutaj jest przykład chyba mojej ulubionej, Kacpra Lecnima, który postanowił namówić dyrektorkę Centrum Rzeźby Polskiej na to, żeby przeniosła swoje biuro na wystawę. Czyli to była taka jakby gest zamiany miejsc. Zamiast gdzieś tam w tym pałacyku Branta, w swoim gabineciku, ona miała zostać wystawiona na ten widok publiczny, jakby warunki jej pracy jakoś pokazane. Dyrektorka się zgodziła, ale chyba tylko na jakiś krótki okres. No i tak wyglądało jej jej gabinecik już na samej wystawie. No w każdym razie niektórym udało się coś zrobić, a niektórym nie. I w pewnym momencie był taki totalny chaos na tym triennale, że w sumie nie wiadomo było, czy my coś robimy, czy nie. I jest tam bardzo dużo w tej przestrzeni Centrum Rzeźby w Orońsku. Jest bardzo dużo przestrzeni, puste sale, a zaraz wernisaż. Jakoś nie wiem, jak to zostało tam pomyślane, że z jednej strony miało nie być wystawy, ale był wernisaż. I wszyscy się tak spieli, że próbowali robić coś na gwałturety i nawet zajrzeliśmy do magazynów. W tych magazynach były takie stare postumenty i stwierdziliśmy, że świetnie będzie te postumenty zainstalować na tej wystawie. Tylko że one były puste, że to był jakiś taki chaotyczny element, nie wiadomo po co. Wisienką na torcie był gest Gregora Różańskiego, który na jednym z tych postumentów zostawił stare pudełko z kawałkiem pizzy, żeby tak dopełnić tą aurę śmietnika. No w każdym razie jakby mimo tego chaosu, myślę, że po prostu to chodzi też o taką radykalność i może też sami kuratorzy nie do końca nie byli wystarczająco zdecydowani, zamiast tam trzasnąć, powiedzieć nie, nie ma wystawy, nie ma prac, przestań Norbercie Delmanie, przestań coś tam kroić, to nie ma sensu, tutaj nie ma być żadnego obiektu. Chyba po prostu sami nie byli w stanie wytyczyć tych dokładnych granic. No w każdym razie przede wszystkim chodziło o dyskusję. Dyskusję właśnie na przykład o sytuacji artystów, o prekarności zawodu artystki, o tym, jak funkcjonuje obiekt artystyczny. Te dyskusje toczyły się wokół tego stołu. Można było sobie też usiąść w środku stołu. No i takim jednym z ważniejszych elementów triennale były posiłki, co wielokrotnie akcentował Tomek Pawłowski, że no, bardzo ważne jest, żeby się spotkać na śniadaniu, żeby być na obiedzie, a później kolacji. To było też o tyle istotne, że stołówka w Orońsku działa w bardzo restrykcyjnych godzinach,
śniadanie było tylko chyba od 7 do 8, no jak później nie zdążysz, to już nie ma śniadania. Pani na stołówce tam już ci nic nie zrobi. Obiadek no to 12, 13, a później kolacyjka o 17. No i to faktycznie, to był najbardziej rygorystyczny element tej imprezy. Nie można było zaspać, trzeba było pilnować tego rytmu, no albo sobie samemu organizować jedzenie. Z ciekawostek też był tam taki konflikt pomiędzy instytucją a artystami, ponieważ część artystów była rozlokowana w pracowniach, które nie były ogrzewane i niektórzy byli chorzy. No i to też było jakieś tam takie zarzewie dyskusji, jak się tych artystów traktuje, oni tu siąpią, kichają i tak dalej. Dużo się działo, była to na sposób heroiczna impreza, która była wyzwaniem też dla samych artystów, a na pewno dla kuratorów, a również dla dyrektorki, która była też, na koniec mieliśmy taką dyskusję ewaluacyjną. I wydaje mi się, że Eulalia Domanowska, która wówczas była dyrektorką Centrum Rzeźby, ona była jednak zniesmaczona faktem, że na tej wystawie nie pojawiła się taka seriożna sztuka. Czy że jakby, że to nie jest taka prawdziwa wystawa. No bo, no okej, no po co tu jesteśmy? No dla sztuki. A chodziło o takie przewartościowanie, żeby właśnie z tego produktu punkt ciężkości przeszedł na wytwórców, że to oni są ważni, że no bez artystek i artystów nie ma sztuki. No więc trzeba się też nimi zająć, trzeba o nich zadbać. Myślę, że ekstremalnym też przykładem takiej empatycznej drogi są dziesiąte spojrzenia, które odbyły się w zeszłym roku. No to już jest to była ostatnia edycja tego konkursu, dlatego że wycofał się sponsor Deutsche Bank. Słynny bank, no niestety, sorry, ale już nie będzie sponsorował spojrzeń, więc też zakończono. To jest jakby taki symboliczny też gest w kontekście dyskusji o konkursach. Zakończenie historii najważniejszego polskiego konkursu. Ja się zastanawiałam nad decyzjami kuratorów i kuratorki, artystów zaproszonych, finalistów. Ponieważ Magdalena Komornicka postanowiła, że ta edycja też będzie zorganizowana trochę jak inne rewolucyjne, powiedzmy, czy tam też będzie naśladować te rewolucyjne gesty, więc nie było laureata ani laureatki. Wszyscy tylko dostali takie wynagrodzenia za udział w konkursie, ale nie było też wystawy głównej. I zastanawia mnie ten brak wystawy, bo to sprawiło, że ten konkurs był trochę niewidoczny w zeszłym roku. I miałam takie poczucie, jakby tych spojrzeń właściwie w ogóle nie było. No był taki program towarzyszący, były performance, na które można było przyjść, ale jednak zdałam sobie sprawę, że wystawy też są ważne, że one no jakby zwiększają widzialność tych wydarzeń i są też okazją dla publiczności do konfrontacji z danymi osobami, bo oczywiście można przyjść na przykład na spotkanie, dyskusję z tym artystą lub artystką, ale wydaje mi się, że to jednak też nie to samo, co możliwość najpierw na przykład konfrontacji z pracą, z jakimś dziełem artystycznym, a później spotkanie z tym artystą. Albo symultanicznie praca i artysta. Że to jest jakiś taki kontekst, czyli ta sztuka, której zabrakło. Więc no cóż, nigdy nie ma jakby, jak widać, nie ma idealnego ciągle rozwiązania, co jest tym najlepszą drogą. Skoro nie konkurs, skoro nie rywalizacja, to co? Nie jest to jakby ciągle do końca wypracowane. Są takie półśrodki, jak na przykład w przypadku Halupeckiego, że jest tak trochę po staremu, a trochę po nowemu. A jak jest zupełnie po nowemu, to w sumie albo artyści się gubią, jak to było w Orońsku, albo można mieć taki, publiczność ma wrażenie, że chyba nic tu się nie dzieje. Jakby jest jakiś baner, że jest jakiś konkurs, ale wchodzi do środka i nic w sumie.
Można też zupełnie inaczej zrobić. I chciałam jeszcze przywołać takie przykłady antykonkursów, czyli manifestacje przegranych, ciemna materia, która się kolektywizuje i sięga po władzę. Jest to de facto sprytny sposób, jak kapitalizować swoją porażkę. Można o niej zacząć opowiadać, można ją kontekstualizować. I tak zaczęły robić dziewczyny z kolektywu In Reject and We Trust, Olga Dziubak i Jolanta Nowaczyk. W 2018 roku zorganizowały one open call na projekty, które zostały odrzucone w innych konkursach i innych open callach. No i zabrały jakąś tam grupę artystów. Przygotowały w zeszłym roku w Galerii Miejskiej Arsenał w Poznaniu wystawę poświęconą właśnie porażce w sztuce i sposobom, czy jakby, i też próbowały tak rozbroić ten system, czy jakby, jakby system oparty na nierównościach. Myślę, że ta wystawa nie do końca dawała jakieś odpowiedzi, co możemy robić, czy jakby, czy jest jakiś model, który może zastąpić tą złą kapitalistyczną rywalizację, no ale dało taki, taką odpowiedź, co zrobić, jak już wiemy, że jesteśmy w tym kapitalizmie, nie możemy z niego uciec, a musimy ciągle produkować kapitał. No, kapitalizm daje nam nieograniczone możliwości w produkcji i jakby bez względu na to, czy przegrasz, czy wygrasz, możesz nadal kumulować swój kapitał. Na zdjęciu jest praca Floriana Egermana. To on w ramach wystawy w Poznaniu zaproponował stworzenie takiego absurdalnego klubu przegranych artystów, do którego no, w zasadzie każdy może dołączyć. Wystarczyło wypełnić formularz, była pieczątka, można było sobie wziąć taki znaczek, że jest się przegranym artystą, no i być w tym klubie. Ciężko powiedzieć, czy elitarnym, ale fascynującym. Symultanicznie z dziewczynami podobną rzecz, za podobny projekt zabrał się Łukasz Surowiec z Martą Romankiw. Chociaż to jest jakby projekt, który może być ciekawszy dla badaczy, na przykład historyków sztuki. Oni też postanowili zebrać niezrealizowane projekty i zrobili z nich publikację wydaną przez Lotny Dom Wydawniczy. Pieniądze z zakupu tej publikacji mają oczywiście zasilać samych artystów, którzy jakby wysłali, czy tam, w sumie nie pamiętam, może to chodziło o to, żeby zrealizować jakieś projekty. No w każdym razie oczywiście pieniądze miały być wydane pożytecznie, a kto wie, no może wiele z tych projektów nadal można wykorzystać. Jakby to, że pewne projekty są odrzucone, niekoniecznie znaczy, że one są złe. One może są genialne, tylko trafiły na zły moment, na nie te jury. Jak już sygnalizowałam wam wcześniej, kryteria w sztuce są bardzo niesprecyzowane, więc w sumie to jest taka księga, po którą nic, tylko sięgnąć i coś tam zrobić z tym. Myślę, że jakby też jakby, chociaż pokazałam wam, że były jakieś takie już ruchy krytykujące system konkursowy, to wydaje mi się, że no, największym skandalem i takim największą, najgorętszą dyskusją związaną z konkursami była dyskusja wokół artystycznej podróży Hestii. Nie wiem, na ile znacie ten konkurs. Ciekawe jest w nim to, że on w zasadzie miał 20-letnią tradycję i zaczynał jako lokalny konkurs organizowany w Sopocie. Zdaje się, że w Państwowej Galerii Sztuki albo nawet w jakichś takich przestrzeniach biurowych. I na początku no, nie było to zbyt prestiżowe wydarzenie. Zresztą jak zajrzycie do archiwum tego konkursu, no to ci pierwsi finaliści byli daleko od jakiejś czołówki artystycznej tamtego czasu. No raczej jacyś tacy drugoligowi artyści.
ale artystycznej podróży Hestii udało się wykonać znaczący cywilizacyjny taki skok. Dzięki temu też zaangażowały się w jego organizację osoby, które aktywnie działają na scenie artystycznej, jak na przykład, nie wiem, Michał Suchora, czy może teraz nie pomnę tego drugiego kuratora. No w każdym razie takie osoby, które faktycznie jakby uczestniczą w obiegu i wiedzą, co robić, żeby dany konkurs był widzialny, żeby był doceniany, żeby był uznawany za prestiżowy. I z czasem artystyczna podróż Hestii z Sopotu przeniosła się do Warszawy, nawiązała współpracę z Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Kilka ostatnich edycji było organizowanych, wystawa finałowa była organizowana właśnie w przestrzeniach Muzeum Sztuki Nowoczesnej. W jury zasiadał kurator z muzeum, Sebastian Cichocki. No, gdzieś tam w tle oczywiście pojawiała się też postać głównej dyrektorki muzeum. Artystyczna podróż Hestii, jako że zajmuje się nie tylko organizacją konkursu, ale różnymi działaniami, to stała się też mecenasem muzeum. Więc ta współpraca była bardzo taka silna i intensywna. No i fakt, że ta wystawa finalistów odbywała się w muzeum, też bardzo podniósł prestiż tego konkursu, że zaczęły się na nim pojawiać osoby rozpoznawalne. Pewne elementy tego konkursu były dosyć standardowe, czyli na przykład rezydencja w Nowym Jorku. Kiedyś organizowali też rezydencję w Walencji, później zmienili ją na Wilno. I to były nagrody główne. No oczywiście żadnych tam wynagrodzeń, żadnej nagrody pieniężnej. Była też nagroda specjalna prezesa grupy Ergo Hestia. No i w zasadzie wszystko wyglądało pięknie, no. Było coraz lepiej, coraz bardziej hype'owo. Konkurs budzał coraz więcej emocji, ale wszystko się trochę posypało rok temu. Na ostatniej, takiej jubileuszowej edycji, która została połączona, mogłam mieć tutaj jakieś, zorganizowali powiedzmy dwie edycje w jednej, no bo to był 2020 rok, to czas pandemii, w związku z czym zdecydowano, konkurs nie mógł być zorganizowany w normalnym trybie, więc Hestia postanowiła zrobić coś takiego, żeby wyłonić dwie pule finalistów, ale zorganizować im jedną wspólną wystawę w 2011 roku. A ci artyści, którzy byli zaproszeni w tej edycji pandemicznej, finaliści, wzięli jeszcze dodatkowo udział w projekcie Okno, który polegał na tym, że artyści współpracowali z różnymi małymi przedsiębiorstwami. Przepraszam za takie, mówię po prostu, to jest efekt długiego mówienia. Oczywiście tajemnicą Poliszynela było to, że te małe przedsiębiorstwa to były podmioty, które ubezpieczały się w grupie Ergo Hestia, więc nie ma tu żadnych przypadków. No, te działania polegały na tym, że artyści na przykład robili coś na witrynach, nie wiem, jakiegoś sklepu kosmetycznego albo jakiejś księgarni i tak dalej. No, w każdym razie to było taka reklamowane jako taka pandemiczna pomoc dla tych artystów, że oni tutaj mogą wyprodukować dodatkowy projekt, dostaną za to, na to pieniądze i w ogóle super fajnie. Ale koniec końców, ja jak na przykład poszłam na tą na galę finałową, to wyszłam z niej w poczuciu niesmaku, bo dowiedziałam się, że okej, są dwie pule finalistów, ale pula nagród jest jedna w zasadzie. Jeden wyjazd do Nowego Jorku, jedno Wilno, jedna nagroda specjalna. Była też nagroda, kolejna specjalna, warsztaty art brandingowe w Sokołowsku. No i w sumie wydało mi się to niesprawiedliwe. A czemu? Pokazuję następny slajd, który jest poświęcony takiemu, to jest taki powiedzmy schemat działania mecenatu korporacyjnego. Co jest z nim jakby problematyczne, a co
a w zasadzie co jest z nim przede wszystkim problematyczne. Jakby jak działa ten mecenat? I to sobie uzmysłowiłam, ja tak analizowałam działania Hestii, że jakby jak jesteś korporacją, to ważne są wyniki, ważne są produkcje, ważne, żeby produkować, ważne, żeby cały czas pracować. Nie chodzi o to, żeby, nie wiem, szastać kasą, nie wiem, dawać jakieś nagrody, dawać jakieś, nie wiem, pieniądze pomocowe, dawać wynagrodzenia za sam udział, zwracać koszty transportu pracy. Fundacja nie ubezpieczała nawet prac finalistów i finalistek, chociaż jest to grupa ubezpieczeniowa, co jest dosyć takie... Chodziło o to wrażenie produktywności. Ja też rozmawiałam na przykład z jednym z jurorów, który później tam wziął mnie na taką pogadankę, że Karolina, nie możesz krytykować Hestii, czy wiesz, jak prezeska ciężko pracuje, ona musi to wszystko wpisywać do tabel w Excelu. Wiesz, jak ci ludzie z korporacji tego nie rozumieją, powinna się postawić w jej pozycji. No ja wtedy zdałam sobie sprawę, że oni faktycznie, mecenat korporacyjny, musi wszystko mieć w tabeli, musi mieć te wyniki i musi mieć tą produkcję. Dlatego ważniejsze jest, żeby na przykład naprodukować dużo wystaw, żeby robić warsztaty. Dlatego lepsze są rezydencje dla takiego mecenasa, no bo to jest jakiś produkt. To może zostać pokazane w prezentacji. Tym może się instytucja, ten mecenas pochwalić, powiedzieć, że proszę, jak ci artyści się uczą, ile my dla nich robimy. I to, jak na przykład robią jakąś prezentację dla innych firm, bo na przykład organizują wielką konferencję poświęconą art brandingowi, czyli budowaniu marki poprzez sztukę, no to ci inni panowie kapitaliści tak myślą, ale produktywne, ale ile się dzieje, ojej, ojej, ile oni robią. I to robi wrażenie na osobach, które są... nastawione na taką kumulację kapitału. I z tego, czy jakby i tak działała fundacja, jakby wiecie, nawet jakby byli zaangażowani tak bardzo w te korporacyjne schematy działania, że nawet artystów wysyłali na warsztaty art brandingowe, żeby oni się budowali, nauczyli, czy jakby zastanawiałem się, nie było na tych warsztatach, no, nikt mnie nie zaprosił do Sokołowska, ale czego ci artyści się tam uczyli? Co to znaczy, żeby uczyć artystę budowania marki swojej poprzez sztukę? Czy może oni byli nauczani na przykład, jak współpracować dobrze z korporacją i czego nie lubić? No to jakby tutaj przygotowałam wam też taki spis, czego korporacja nie lubi, czyli rozdawnictwa, roszczeniowości. Nie dyskutujcie, po prostu nie awanturujcie się z dobrym mecenasem, który wam daje i nie gryźcie tej ręki, która wam coś chce dać, nawet jeśli nie są to pieniądze. No a najbardziej nie lubi dyskusji oczywiście o tym, jak te pieniądze zarabia. To już jest najgorsze, co można zrobić mecenasowi korporacyjnemu. Zaraz, ja mam tutaj gdzieś taki fajny slajd. No i jeśli chodzi o ten problem krytyki i tego, czy można krytykować, co się dzieje wtedy, kiedy krytykujemy prywatnego mecenasa, czy można go krytykować? Jak ja obserwowałam dyskusję wokół Hestii, która się potoczyła po tym połączonym finale, to tam bardzo często pojawiał się taki argument, że ale oni przecież są mecenasem prywatnym, to są ich pieniądze. Oni mogą robić z tymi pieniądzmi absolutnie to, co sobie chcą. Może i tak, ale czy to znaczy, że na przykład my nie możemy ich krytykować? Czy to znaczy, że nie można nic powiedzieć, że nie wiem, że coś jest nie tak? Czy jak ktoś ma swoje prywatne fundusze, ale współpracuje z publiczną instytucją, która też ma wyznaczać jakieś trendy myślenia artystycznego i chce być instytucją progresywną i to bardzo, Muzeum Sztuki Nowoczesnej, to nie przelewki. Czy w takim razie nie można takiej inicjatywy krytykować? No to już jest problematyczne.
A przykłady dyskusji wokół innych konkursów no, pokazują, że ci prywatni mecenasi są nieustannie krytykowani. I często też organizatorzy konkursów, jak na przykład londyńskiego Portrait Award albo Turner Prize, jakby decydują się usunąć jakiegoś mecenasa, bo przyjmowanie pieniędzy od na przykład przedsiębiorstwa, które prowadzi homofobiczne kampanie, jest nie do przyjęcia dla społeczności artystycznej. No wyobraźcie sobie na przykład, nie wiem, artysta queerowy dostaje nagrodę od przedsiębiorstwa tego Stagecoach South. No absurd, no jakby totalny absurd. W przypadku Hestii to na przykład ten absurd był widoczny w takim sensie, że wiele prac, które były pokazywane przez lata w trakcie tego konkursu, to były prace o charakterze krytycznym, też podejmowały taką kwestię krytyki instytucjonalnej, krytyki rywalizacji. To jest dopiero paradoks. Pamiętam, że na ostatniej edycji była ta praca Adama Kozickiego, która właśnie podejmowała temat rywalizacji, no i przedstawiała tę kwestię w taki sposób prześmiewczy. On tam zrobił takie biuro też projektów, że jakby uprawiał taki mały coaching z artystami na temat właśnie tego, co mogą, jaki mogą kolejny projekt zaproponować. No i taki artysta z jednej strony robi tą krytykę instytucjonalną, ale uczestniczy w tym systemie, który całej tej krytyce przeczy. Bo artystyczna podróż Hestii nie była konkursem, który chciał się zwrócić w takie mniej kapitalistyczne rejony i raczej nie myślał też empatycznie o swoich uczestnikach. Z ciekawostek to podczas pandemii artystyczna podróż Hestii nie była korporacją, która straciła. Była beneficjentem tej sytuacji, ponieważ jest to towarzystwo ubezpieczeniowe. Zarobili 30 milionów więcej. Mam gdzieś tutaj, że jeszcze, gdzie to? A z działalności lokacyjnej, nie wiem co to jest, ale tak to się nazywało, mieli 50 milionów więcej zysków. A postanowili zrobić edycję oszczędnościową i obciąć pulę nagród. Dziwne. No ale są zawsze jeszcze te warsztaty airprintingowe w Sokołowsku, gdzie można się nauczyć, jak współpracować odpowiednio z kapitałem. No i oczywiście jakby przebieg tej dyskusji był dosyć emocjonujący. Nie wiem, na ile to jest wam znane, bo ja uczestniczyłam w tej dyskusji, publikując jakiś komentarz na Facebooku, który został zresztą uznany za wulgarny przez organizatorów, ale też sami artyści się wypowiedzieli. No, taką dosyć ciekawym działaniem była akcja Przemysława Piniaka-Pińskiego, który postanowił zorganizować zbiórkę na transport swoich prac. To była akcja czysto prześmiewcza, bo on właściwie nie potrzebował zbyt wiele na ten transport. Tam chyba chodziło o opłacenie kuriera i folii bąbelkowej i taśmy klejącej. Potrzebował 19 zł z tego, co wynika z tej zbiórki. Finalnie no, zebrał 2931% więcej. Tymi pieniędzmi ponoć podzielił się z resztą uczestników, aczkolwiek no, 557 zł to nie jest jakaś rewelacyjna kwota, więc no, jakoś tam to rozdał tym, którzy najbardziej faktycznie potrzebowali. No ale to wywołało wielki niesmak wśród organizatorów. No i Przemysław został uznany i określony jako niewdzięcznik, który... Niewdzięcznik, roszczeniowiec, który być może robi tą akcję, żeby się odegrać, że nie wygrał. Podobnym przykładem no jakby niewdzięcznicy była Natalia Galasińska, studentka, już absolwentka Akademii Sztuki w Szczecinie,
która miała z kolei na produkcję i jakby transport swojej pracy wydała naprawdę sporo. Ja tam słyszałam, że to ponoć było w jedną stronę 2000. No więc jak nie wygrała nic, to robi się przykro. I żeby oszczędzić, ponieważ jakby Hestia nie była w stanie jej pomóc, czy jakby nie chcieli jakby jej pomóc w tym demontażu pracy, w jej przewiezieniu, ona po prostu zadzwoniła po złomiarzy i oddała im tą pracę na złom. Chyba nie była jakoś bardzo przywiązana do tego obiektu. Nie wiem też, czy ona funkcjonuje nadal w sztuce, była tak zniesmaczona tą atmosferą. No nie każdy wytrzymuje. Niestety to jest też taki efekt konkursu, że możesz się wyautować ze sztuki. No w każdym razie to zdjęcie pracy finalistki, która wylądowała na złomie, wylądowało w sieci i stało się takim wiralowym, no niemalże memem, komentarzem do tej aury sukcesizmu lansowanej przez Hestię. Taka PR kontra rzeczywistość. No tutaj jest też ta rzeczywistość tych osób, którym się nie udaje. Tak, to już... I też ciekawym elementem dyskusji wokół artystycznej podróży Hestii było to, że to jest informacja, która do tej pory nawet nie została potwierdzona przez organizatorów, ale to chyba jest prawda, że no, konkursu już nie będzie. Zresztą nie widziałam żadnych informacji na stronie Hestii, ani żadnych komunikatów, żeby miała się odbyć kolejna edycja. Organizatorzy się po prostu obrazili. I spotykałam się z takimi argumentami, że tego konkursu na przykład nie ma przeze mnie. Że ja byłam wulgarna, pozwoliłam sobie na jakiś niestosowny komentarz, no i przez to całe środowisko traci. Ewentualnie, że całe środowisko traci przez roszczeniowych artystów, którzy też dołączyli do tego. Chociaż była też teoria, że artyści zostali przeze mnie zmanipulowani. Wiecie, ja mam takie macki i po prostu potrafię dotrzeć do mózgów różnych osób. Koniec końców można też na przykład stwierdzić, że winne za tą sytuację są wszystkie osoby, które uważają, że prywatny kapitał nas nie uratuje przed tą złą sytuacją, jaka obecnie panuje w mecenacie państwowym. To jest zresztą też argument, który nieustannie słyszę, że no Karolina, ty tak krytykujesz tych prywaciarzy, ale rynek to jest realna alternatywa od państwa. I tak myślę, no wiadomo, że można z tego czerpać pieniądze. Niektórym się udaje złapać etat w jakiś nie wiem, intratnej fundacyjce i tam sobie żyją wygodnie. Artyści czasem coś mają, na przykład z takich konkursów prywatnych, no ale cena też jest wysoka. I to nie jest tak, że to jest jakaś alternatywa, że to jest jak piekło i niebo, że sytuacja jest biało-czarna, że mamy złe państwo, złego ministra, i bardzo dobre korporacje, które nas uratują. Myślę, że ta logika jest błędna i że to, że mamy złą sytuację w mecenacie państwowym, nie zwalnia nas od myślenia o tym, co oferują nam i na jakich warunkach mecenasi prywatni. I czego od nas chcą, i czy nasza sztuka, nasza działalność jakoś jest kompatybilna z tym, co oni robią. Bo jeśli nie jest, no to wychodzi jak w przypadku tego nieszczęsnego Kosickiego, który chciał być artystą krytycznym, ale jakoś nie potrafił tego wybić na taki poziom, że to miałoby faktycznie znaczenie. A raczej był tym cały czas trybikiem w tym systemie. Tylko później go obserwowałam, jak wychodzi straumatyzowany z wystawy finałowej, taki roztrzęsiony, no nie zdobyłem nagrody głównej, ale na szczęście już po. Tak. Jezus, artyści, naprawdę to jest smutne, że sami to sobie robimy. Wiem, ciężko być asertywnym, więc... No i jest jeszcze ostateczne rozwiązanie, kto zawinił? Może sam organizator. Bo wiecie, jakby
to nie jest tak, że organizatorzy takich konkursów są jakoś, nie wiem, działają w innym świecie, o odrębnej planecie. No, kierownictwo fundacji to były osoby bardzo inteligentne, które cały czas śledziły dyskusje w sztuce, na pewno jakby słyszały o tym wrzeniu konkursowym, o tych manifestacjach artystów, o decyzjach być może trudnych, czasem kontrowersyjnych organizatorów, żeby na przykład z czegoś zrezygnować. No ale ich odpowiedź na tą sytuację okazała się błędna. Czyli na przykład, nie wiem, wzmożenie produktywności, kolejne warsztaty, kolejne projekty i takie ciche oszczędności. Środowisko zweryfikowało to negatywnie i no to, że jakby organizatorzy w rezultacie postanowili zrezygnować w ogóle z organizacji konkursu, wydaje mi się, że to też mówi o jakby dojrzałości naszego kapitalizmu, który na pewne rzeczy nie jest po prostu przygotowany i jak dasz mu taki mały, wieszcie, weźmiecie taką malutką igiełkę, taką naprawdę, no bo czym jest na przykład, nie wiem, komentarz na Facebooku, nawet jeśli on jest trochę, jest tam jakieś przekleństwo, no bez przesady, to nie jest, nie wiem, wypowiedź prezydenta Rzeczpospolitej Polski, który nakazuje, nie wiem, wystrzelenie jakiejś rakiety w tą korporację. Z takimi sytuacjami można sobie poradzić, ale nasz kapitalizm chyba nie potrafi sobie z tym poradzić. Jesteśmy ciągle na jakimś takim XIX-wiecznym etapie, że albo musisz być wdzięczny temu mecenasowi, albo tutaj jakieś niecenzuralne słowa się przychodzą mi na myśl. No tak, no i tutaj powracam do pytania, które już sobie zadawałam wcześniej. Czy skoro mecenat państwowy jest zły, a korporacyjny też bywa podejrzany, no to a kryteriów nie ma i nie wiadomo jakie są i nie ma świetnej drogi na to, jakby zrobić prestiżową imprezę, po której wszyscy wyjdą zadowoleni, no to czy konkursy artystyczne są bezsensowne? Niektórzy twierdzą, że tak. Z taką tezą wyszli organizatorzy Tekken Art Tournament. Wśród nich był mój kolega redakcyjny Piotrek Policht, który okazało się, że jest fanem gier komputerowych i uwielbia Tekkena. Zresztą jest takie całe środowisko, czy tam grupa w środowisku właśnie bardzo skupiająca się na tych grach. Jest to dla mnie niezmiennie fascynujące, bo ja pożegnałam się z PlayStation na poziomie Playaka 1. Byłam wtedy chyba w gimnazjum, jak grałam w ostatnie gry i później to już nie powróciło, a niektórzy to robią cały czas. No i oni zaproponowali, że Tekken to będzie coś, to jest odpowiedź na tą sytuację, czyli takie pogrążenie się w absurdzie. Rywalizacja pomiędzy artystami polega na tym, że po prostu grasz w grę, grasz tą Tekkena, kto zwycięży, no to przechodzi do kolejnych leveli, kolejni przeciwnicy grają w Tekkena i ten, kto w tego Tekkena wygra, no to będzie miał wystawę. W końcu wygrała jakaś dziewczyna. Wystawy się chyba nie udało zrealizować, chyba ze względu na pandemię. No w każdym razie taki gest nihilistyczny gdzieś tam pozostał, ale moim zdaniem nie do końca jest też tak, że te konkursy są bezsensowne kompletnie. No, to jest tak jak z kapitalizmem. Krytykujemy go, chcielibyśmy lepszego świata, ale no, tego lepszego świata ciągle nie ma, więc funkcjonujemy w takich ramach, jakie są. Staramy się te ramy jakoś pertraktować, o nich dyskutować. To jest wartościowe. Ale ja sama też nie do końca widzę alternatywę. No, tutaj może byłby jakiś taki właśnie ten nihilizm, anarchia, chaos albo bielska jesień jako alternatywa, bo na tym konkursie wszyscy są zadowoleni, chociaż tam też jest przepis ciągle, że o tym nie powiedziałam, kurczę blade, to jeszcze cofnę, że też ciekawym elementem w tych konkursach jest to, że bardzo często trzeba oddać własną pracę za nagrodę. Czyli
Czyli jak chcesz pojechać do tego Nowego Jorku, to nie jest tak, że ty po prostu pojedziesz tam. Tylko musisz przepisać swoje prawa autorskie na tego zaangażowanego mecenasa. No i na przykład tak też jest w przypadku Bielskiej Jesieni ciągle, że tam oddajesz swoją pracę do kolekcji. Nie jest to do końca sprawiedliwe. Rozmawiałam o tym z jedną z pracownic BWA w Bielsku. Oni o tym już wiedzą. Zobaczymy, jak będą potrafili to, czy coś z tą wiedzą zrobią. Natomiast też mnie fascynuje fakt, że jeśli chodzi o Bielsko, to nikt nie krytykuje tego konkursu. Zastanawiałam się czemu i stwierdziłam, że może dlatego, że ten konkurs jest taki przynajmniej pozornie egalitarny, że tam wszystko jest ze wszystkim, że są jacyś młodzi wannabe artyści i tacy seniorzy, którzy poszli do jakieś tam na kółko samokształceniowe i się nauczyli realistycznie malować krowę i też tam są. I może to wszystkich tak rozczula, że oni mogą tam być razem. Może to ma trochę tak jak na tym Triennale w Orońsku, że to razem jest takie ważne. Oni tam nie protestują i jakby cały czas nie ma żadnych wynagrodzeń za udział w wystawie. Nie wiem, czy jest zwrot kosztów transportu, jakieś podróże, ale wszyscy są zadowoleni. Może też dlatego, że nie ma takiej aury sukcesizmu właśnie. Nie ma wielkich pieniędzy, no bo to Bielsko-Biała, publiczna galeria, więc wszyscy są zadowoleni. Może to jest rozwiązanie, brak pieniędzy i pogrążanie się w prekariacie. Tak, a teraz jeśli ktoś ma pytania, to jestem jak najbardziej otwarta. Dobrze, to możemy przejść, dziękuję za bardzo ciekawy wykład. Możemy przejść do części pytań. Pani, pamięta pani swoje pytanie? Proszę się przedstawić. Właśnie to dotyczyło tego projektu Marty Romankiew i Łukasza Surowca, bo nie trzymałam ten katalog w rękach i on został wydany, to faktycznie odrzucony, ocenzurowany projekty tak, z konkursów, tak? Tak? Cała ta książka. Tak, ocenzurowane też tam są, to słuszna uwaga. Tak, okay. Cała książka jest właśnie, to są po prostu taki katalog tych projektów. Okej, okay, dziękuję. Chyba nie było tak, że tam były tylko ocenzurowane, tylko zdarzały się ocenzurowane. Odrzucone, to ocenzurowane. To odrzucone z jakiegoś powodu, niezrealizowane, nie? Zostały po prostu nie skierowane do realizacji. Natomiast, dobrze, kto ma jeszcze jakieś pytanie? To w takim razie Olimpia. Proszę się przedstawić, prawda? Olimpia Maciejewska, bardziej komentarz, jeśli można, niż pytanie. Tak sobie myślę o tych korporacyjnych organizatorach konkursów. Nie do końca jest to sfera prywatna z tego względu, że one, te korporacje mają swoje fundacje, a fundacja ma jednak podmiotowość taką publiczną, więc w związku z tym jest to publiczne, obowiązują pewne reguły takiego społecznej odpowiedzialności na przykład, czy pewnej etyki, zresztą w prywatnym sektorze również powinny obowiązywać. To chciałabym tak by doprecyzować i chciałabym też powiedzieć coś takiego, że bardzo jest przykra sytuacja taka, że właściwie artyści są skazani na udział w takich konkursach, ponieważ muszą w jakiś sposób wkroczyć w ten świat sztuki. To jest najlepszy sposób, bo też wiem, że kuratorzy, nie, może inaczej, kolekcjonerzy, kuratorzy też się kierują właśnie, tak jak sama powiedziałaś, pani powiedziała, że w ten sposób można się poznać, można poznać nowych, młodych twórców, a dla kolekcjonerów to jest zawsze taki punkt, a warto kupić, bo oni jednak podchodzą do tego w ten sposób, zazwyczaj tak generalnie. W związku z tym współczuję artystom, bo muszą przecież zaistnieć i muszą z czegoś żyć. Te konkursy te możliwości jakoś dają. Na przykład Bielska Jesień, którą pani tak krytykuje, jednak te stawki ma wysokie za Grand Prix. To nie są małe pieniądze. No tak, tam jest plusem jest to, że oni mają nagrodę pieniężną, tak, która to naprawdę czasem pomaga artystom. Tak, na rok spokojnej pracy, bez stresu. I nie wiem, nie mam pewności. Wydaje mi się, że oni oprócz tego
kupują te prace, płacą za nią, tak mi się wydaje. Tak, żebym Bielskiej Jesieni broniła i też bym broniła jej peryferyjności, czyli takim jakby odklejeniu się od czasów, że nie są tacy ogólnoświatowi. Właśnie to jest jakby ta zaleta i tak mi się wydaje, więc tutaj się nie zgodzę z tą krytyką. I artyści po prostu, jak to w kapitalizmie, jak najmniej zainwestować, jak najmniej więcej wyciągnąć. I oczywiście są potrzebne osoby, które krytykują, że są jakieś nadużycia, ale artyści też mogą powiedzieć, nie bierzemy w tym udziału. I to też jest ważne. No ale sama pani powiedziała, że nie do końca jest tak, że nie mogą brać udziału. To jest właśnie pułapka. No właśnie. I dlatego ta krytyka jest oczywiście bardzo cenna. Chcesz się odnieść? Bo to było trochę komentarzem, trochę pytaniem. No może o tej Bielskiej, tu jeszcze chyba pani chciała coś dopowiedzieć. Angelika. Ja tutaj mnie Olimpia ubiegła, bo w sumie miałam dość podobne zdanie, jeśli chodzi o Bielską i tutaj tam nie pamiętam dokładnie, ile jest do wygrania. I to jest, z tą Bielską też były dramy w tym roku, bo tam się płaci opłatę aktywacyjną 70 zł. I nawet ktoś tam zrobił jakiś cykl obrazów, że w ogóle mogłam te 7 dychy lepiej zainwestować i tak dalej, bo jeśli ktoś się nie dostanie na wystawę. Natomiast właśnie to jest dość inwestycyjne, jeśli chodzi o malarzy, ponieważ jeśli ktoś się dostanie już na Bielską, jego obrazy automatycznie prywatnych kolekcjonerów skaczą cenowo. I ja to widzę po osobach nawet z po prostu swojej własnej pracowni, że jak już ktoś gdzieś tam na tej Bielskiej jest lub po prostu coś tam, jakąś nagrodę dostał, to naprawdę i tych prywatnych inwestorów jest całkiem sporo, więc no może o tym się nie mówi tak publicznie, może dlatego pani tutaj nie ma tej informacji, że tak powiem, ale raczej każdy wie, że a jesteś na Bielskiej, dobra, no to już wkrótce będziesz miał tam regularne dochody, zwykle to tak wygląda. Ja mówię o malarzach typowo. No, ale malarstwo to też jest, może to też jest, Bielska jest o tyle specyficznym przykładem, że tam są malarze, a malarstwo jest no najbardziej opłacalne. To jest trochę inny rynek niż taki ogólny dyskurs jakiejś sztuki. Może komuś oddam, jak ktoś ma ochotę. Czy są jeszcze jakieś inne pytania? Bogdan, tak? Zgłaszałeś chęć zadania pytania? Bogdan Akimesko, ja się zastanawiam, czy wszyscy są tutaj świadomi, że wylądują na YouTubie. Mam właściwie taki troszeczkę komentarz jako weteran konkursów, rezydencji i tak dalej, który zrezygnował już z udziału w tym przemyśle, bo znalazł inną niszę ekologiczną dla siebie. To w pewnych momentach przypomina rolnictwo. Jeszcze w erze przedinternetowej były kampanie takie przeze mnie wysyłania listów z prośbami o informacje, potem aplikacji i tak dalej, i tak dalej. Staje się to takie modus vivendi i taką własną fikcją. Mówię o udziale w konkursach. I przypominam sobie, a jest to na tyle dawno, że jeszcze były budki telefoniczne, że z budki telefonicznej zrobiłem coś, co mi się wydawało sensowne. Mianowicie zadzwoniłem do instytucji, która odrzuciła moją aplikację, żeby ich zapytać, dlaczego to zrobili. Wywiązała się dyskusja z bardzo dużą dawką takiej irytacji z drugiej strony linii telefonicznej. Po tej rozmowie, jak się troszeczkę uspokoiłem, to zdałem sobie sprawę, że brakuje czegoś w rodzaju kultury postępowania w tej dziedzinie i mam wrażenie, że ważniejszy byłby, jeżeli nasza strategia wobec konkursów nie jest dymisyjna, czyli że się z nich wymiksujemy z wszystkich stron, czy anulujemy, rezygnujemy z tej formy wspierania, to bardziej niż takie hasła miękkie, które są istotne, przydałby się jakiś taki kodeks postępowania, który by obowiązywał, czy wyznaczał ramy dla działań obu stron, czy wręcz byłby taki empowerment, takie dodanie władzy również dla artysty, żeby wiedział, czego ma prawo się spodziewać od konkursu. Wiem, że kwartalnik 2+3D stworzył taki kodeks postępowania dla organizujących konkursy w dwóch
nie tomach, tylko nie wiem, epizodach, tak? I zastanawiam się, byłbym wdzięczny za jakąś wskazówkę, czy istnieją podobne kodeksy. Takie twarde, nie? Na przykład nie uczestniczysz w konkursie, którego parametry sam ustawiałeś, albo nagroda nie może być mniejsza niż jakieś tam widełki cenowe. Chodzi mi właśnie o takie bardzo parterowe rzeczy, które z tego, co tutaj zostało powiedziane, też są często łamane tego typu, ale co jest łamane właśnie, bo do jakiej zasady mogę się wtedy odnieść? Czy są takie kodeksy? Dziękuję. Czy nie przypominam sobie, żeby takie kodeksy były wypowiedziane, spisane przez polskie środowisko? Myślę, że to jest raczej zadanie na przykład teraz dla Obywatelskiego Forum, które się reanimuje i reorganizuje. Są tam nowe osoby. Mam nadzieję, że oni faktycznie zaczną działać, bo udało się im zrobić taki kodeks w przypadku umów, współpracy artystów z instytucjami. No, nie wiem, na ile on jest na dzisiejsze realia inflacyjne, aktualne, taki adekwatny, bo chyba te ceny, które oni tam wyznaczyli, powinny być już wyższe. No ale nie spotkałem się z takim spisanym kodeksem. No, my w magazynie Szum opublikowaliśmy duży komentarz o artystycznej podróży Hestii i tej wielkiej, powiedzmy, tym skandalu, gdzie wyartykułowaliśmy, jak powinien wyglądać konkurs jakby przyszłości, czy może tak jakby, jakie praktyki są z dzisiejszego punktu widzenia nagadne, ale to nie jest kodeks. To jest dosyć ciekawe, z kim na przykład miało być to pertraktowane w tym momencie. Kto miałby być dokładnie odbiorcą takiego kodeksu, oprócz uczestników oczywiście. Czy na przykład, nie wiem, ten prywatny sponsor, jeśli się jakiś nowy pojawi na przykład, weźmie to pod uwagę, no ale to są kwestie, które na pewno powinny się pojawić, bo nie ma tego. Ja to pytanie trzymam w pamięci, tak jak koleżanka, od jakiejś dłuższej chwili, a konkretnie od chwili, kiedy usłyszałem o tej grupie, która postanowiła wysłać do Nowego Jorku tą osobę, która najbardziej chciała. I to wydaje mi się bardzo wysoko problematyczne, bo de facto wzięli na siebie obowiązki jury, a później postąpili w taki sposób, na którym nie zostawiliby suchej nitki, gdyby jury powiedziało, że wysłaliśmy tą, bo najbardziej chciała. I jeżeli mieliby oparcie w takich strukturach intelektualnych, wiem, że my to potrzebujemy czasami na ASP, organizując konkursy, rekomendując konkursy naszym studentom, uczestnicząc w jury, to jeżeli mieliśmy oparcie w takich ramach proceduralnych, a nie w myśleniu życzeniowym albo tylko w samej krytyce, to by nam bardzo pomogło. No, tylko taka myśl. Dzięki. Wiem, że swojego czasu Łukasz Surowiec i Marta Romankiew też stworzyli taki manifest właśnie gdzieś tam wyprodukowane razem ze środowiskiem Obywatelskiego Forum, ale tam ta kwestia konkursu, bo ten manifest był bardzo ogólny i pojawiała się w nim kwestia konkursów, że należy się wynagrodzenie i że generalnie są przeciwko rywalizacji. To jest bardzo, bardzo ogólne i raczej chyba dopiero początek. Jesteśmy na początku tej dyskusji, takiej na razie dosyć dramatycznej, no bo nie wiem, jedni sponsorzy się wycofują, inni uciekają wręcz, bo są przestraszeni, więc te formuły chyba będziemy musieli wypracowywać sobie w bólach i jeszcze jesteśmy przed całym tym procesem. Czy są jeszcze jakieś pytania? Ja też mam jedno pytanie, bo ja chciałem doprecyzować, nie wiem, czy do końca rozumiem przesłanie Twojego wystąpienia. Czy ty jesteś w ogóle przeciwniczką konkursu, czy jesteś, masz wiele zastrzeżeń co do instytucji konkursu i które de facto jakby te zastrzeżenia są tak duże, że stwierdzasz, że to jest zupełnie absurdalne i organizowanie konkursów i chęć uczestniczenia w nich, bo to ani nie przynosi żadnego sensownego kapitału, znaczy jest spore ryzyko, że kapitał symboliczny nie przyjdzie, bo jest duża konkurencja, a nawet jak przyjdzie kapitał symboliczny w postaci nagrody, to się potem niekoniecznie przekłada na kapitał ekonomiczny, tak?
I tutaj patrząc z tego punktu widzenia zakłada, że w ogóle nie ma sensu brać udziału w konkursach. Czy jakby jeszcze z innej perspektywy patrząc, mówisz, że one są złe ze względów etycznych, bo generują po prostu rywalizację? No, jednak starałam się krytykę, czego kwestii problematycznych jest dużo, ale starałam się zaznaczyć, że no, nie uważam, że nie jest do końca tak, że ja uważam, że te konkursy są totalnie złe i należy z nich zrezygnować, właśnie dlatego, że nie mamy lepszego narzędzia, lepszych narzędzi. Że to, co myślę, że powinniśmy robić, to próbować sobie wypracowywać te narzędzia, próbować wypracować sobie lepsze praktyki. Wiecie, ja na przykład no, jestem, powiedzmy, jeśli chodzi o konkursy artystyczne, jestem w o tyle lepszej pozycji, że nie jestem ich uczestniczką, tylko raczej odbiorczynią i jakby nie uczestniczę w... Jurorką. Z rzadka, ale chyba ze dwa razy się przytrafiło. Jeszcze nie jestem w tym złotym gremium, które jest w każdym konkursie. Może kiedyś się, może się doczłapię. No ale no cóż, no jakby jestem krytyczką, mam jakieś takie... Nie jestem z tej opcji piewców liberalizmu, bo są też tacy, jakby, którzy naprawdę uważają, że kapitał prywatny i tak dalej. Ja się pod tym nie podpisuję. No i to jakby, jak nawet uczestniczę jako osoba obserwująca, która jakoś komentuje, no nie wiem, choci. Magazyn Szum współpracował z artystyczną podróżą Hestii. Sponsor miał liczne wymagania, na przykład, żeby produkować promocyjny content, co mnie też bardzo wkurzało. W ogóle idea produkcji contentu mnie wkurza, ale tak teraz wygląda dziennikarstwo. Więc jakoś czuła, jakby to też nie jest tak, że jestem zupełnie z boku, jestem w to unurzana. Muszę to sama afirmować sobą, jak na przykład, nie wiem, robię jakąś rozmowę z Magdaleną Konkolewską, byłą już chyba prezeską fundacji, pytam się ją o ten art branding, no i dostaję jakąś tam miałką odpowiedź. Takie nie jest to do końca fajne i też chcę po prostu, żeby to się zmieniło. Po prostu raczej chodzi ci o cywilizowanie reguł, na jakich odbywają się te konkursy i budowanie pewnych standardów wokół konkursów, a nie niekoniecznie wychodzisz z założenia, że sama idea konkursu jako taka i rywalizacji, która w związku z tym to się odbywa, jest zła, tak? No, póki nie wpadniemy na inną formułę, która, dzięki której wszyscy będą zadowoleni, to zostaje cywilizowanie. Jasne, dobra. Dziękuję bardzo. Jeszcze jedna osoba, dobra? A może się pan przedstawić, bo potem będziemy chcieli to podpisywać. Wszedł mi do głowy taki pomysł, może głupi, ale a propos tej sytuacji, o której mówił pan przed chwilą, różnica w tej sytuacji, kiedy ta grupa artystów wybrała tą jedną uczestniczkę do tego, żeby pojechała do tego Nowego Jorku, była taka, że oni nie mieli władzy symbolicznej takiej, którą miała instytucja. To znaczy w przypadku Hestii jest tak, że kapitał finansowy idzie w parę z kapitałem symbolicznym i oni organizując to chcą zaskarbić dla siebie ten kapitał symboliczny. Natomiast taki głupi pomysł, może głupi, jest taki, że może wyjściem byłoby rozproszenie tej odpowiedzialności, tej decyzyjności, jeśli chodzi o kapitał symboliczny, w ten sposób, że na przykład konkurs jest organizowany jest finansowany przez jakąś instytucję kulturową. Jest grupa finalistów, którzy w przypadku tego typu, po pierwsze, no, otrzymują, wiadomo, wszyscy równe wynagrodzenia, bo to powinno być basicowe. A w przypadku takich rzeczy, to był wyjazd do Nowego Jorku, może warto było przenieść tą decyzję z organizatorów konkursu na finalistów na przykład, żeby ludzie w samym swoim gronie zdecydowali, kto jest, wiem, że to jest utopijne i tak dalej, ale chodzi mi o to, żeby w pewien sposób w ramach już tych struktur władzy, które się tworzą na bieżąco w tych sytuacjach konkursowych, próbować jakoś demokratyzować to, tworzyć jakieś wertykalne podziały w tym hierarchicznym strukturze. Dobra. Czyli, że uczestnicy sami mieliby wybierać, kto jest laureatem? W jaki sposób? To znaczy, że nie demokratycznie.
To znaczy, tylko się tłumaczę. Chodzi mi o to, że po pierwsze mikrofon, bo inaczej. Tak, tak, sorry, zapomniałem mikrofon. Okej, okay, sorry, ja myślałem, że mikrofon w ogóle nie działa, bo jakoś nie ma. Aha, potem, okej. Okay. To znaczy, po pierwsze uważam, że to rozwiązanie z tym, że wszyscy finaliści otrzymują równe wynagrodzenie, jest jakby najlepszym wyjściem. O tym wyjeździe konkretnie, to znaczy chodzi mi o to, że o tej głównej dodatkowej nagrodzie można by decydować demokratycznie w ramach tej grupy finalistów, która powinna być duża. Bo na przykład no mi się wydaje, że Bielska jest w jakiś sposób taką przeciwwagą dla tej hierarchicznej chestii była. No a inną sprawą jest to, że po prostu nie ma alternatyw, to jest problem. W sensie, że nie ma alternatyw, jeśli chodzi o konkursy. Im więcej konkursów, im więcej różnych tych struktur dystrybucji władzy symbolicznej, czy tego kapitału symbolicznego, tym większa możliwość, żeby jakoś przeciwdziałać się tej, bo po prostu siedzimy w tym mindsetie albo prywatne, albo państwowe i nie ma nic pomiędzy. Dobra, to jest już zupełnie inna dyskusja. No jest jeszcze oczywiście samoorganizacja, która jest alternatywą. Można po prostu robić samemu swoje, nie wiem, własne inicjatywy, własne antykonkursy. Jeśli chodzi o Bielską Jesień, no to tam jednak jest ta hierarchia, no bo są zwycięzcy i wszystko jest bardzo klasyczne. A egalitarny jest tylko wybór finalistów. To jury ono ma swoje kryteria, tylko te kryteria są zadziwiające. No ale to już jakby nie uczestniczyłam w tym procesie, więc ciężko mi się wypowiedzieć. Jeszcze chciałam tylko dodać taką, bo przypomniało mi się, że w przypadku wycieczek do Nowego Jorku, to w 2019 roku laureat Halupeckiego, ja nie wiem, czy to zostało w końcu zrealizowane, ale miał taką ideę, żeby zabrać, zamiast do Nowego Jorku, to pojechać ze wszystkimi artystami, zaraz, gdzie on miał? No nie wiem, do jakiegoś miasta, nie napisałam, do Wiednia, no tak, Praga to Wiedeń, żeby wyjechać razem do Wiednia i zwiedzać miasto rowerami wspólnie. I jeszcze chciałam dodać gwoli jasności, że oczywiście, gdy wybuchła afera z Hestią, Fundacja natychmiast wycofała się ze współpracy reklamowej z magazynem Szum. Dobrze, ja myślę, że na tym możemy skończyć w takim razie, jeżeli nie ma więcej pytań. Jeszcze raz dziękujemy Karolinie za wykład, dziękuję Państwu za pytania i brawa prosimy.